Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Wasza wymarzona, wybłagana Natalka na kanale. Że tak, myślałam, że sałatka. Nie, Natalka, ile było informacji? To bardzo dziękuję, bardzo czytałaś dziękuję. Czytałaś komentarze, czytasz? No, wszystkie no, więc czytałam. Wiesz. I muszę powiedzieć, że nawet moje dziecko przeczytało, te duże dziecko i powiedział, mama, tam nawet jednego negatywnego komentarza nie ma, jesteście ulubione naprawdę no. Przez ludzi. No i mam nadzieję, że pokochacie naszą sałatkę. Low carb, sirt, niskie IG, wszystko w jednym. Wszystko co najlepsze dla jelit, dla brzucha i dla tych, kto i dla dobrej mówią nie. Tak. I dla dobrej figury, takiej tak wyćwiczonej, jest. Zwartej, bo białeczko tutaj jest wszystko co trzeba. Zapraszam. Zaczynamy. Tak. Natuś, dzisiaj zrobimy sałatkę, która połączy wszystko, co ludzie kochają generalnie. Kombo. Kombo, które kobiety kochają i mężczyźni kochają, ale głównie kobiety, bo będzie bardzo urodowo. I połączyłam ja w tym przepisie wszystko, o co dziewczyny, głównie dziewczyny, bo na kanale dziewczyny tak. Nas oglądają, chociaż pytałam. Po twojej wizycie, to nie wiem, czy się panowie tu nie przyłączą. Ale zrobimy właśnie tak. Idealne danie do diety low carb, niskowęglowodanowej, dla... Widzisz sirtuiny? Sirtuiny, tak. Czyli dla diety Adele, dieta sirt. No i będzie też wege. Niskie IG, tak? Niskie IG, niskie IG też będzie i wege, bo mamy dzisiaj rybę i jajka. Zaczynam. Widzę, że będzie też sosik, więc na pewno będzie top secret Agi. To nie będzie po prostu tak. Ha, sosik to będzie w ogóle. No właśnie, czad. Wymiatacz. Za co mam się zacząć? Masz się wziąć za czerwoną cebulę i to będzie składnik sirtuinowy. Widzicie panowie, chcę, żebym zaczęła płakać. Tak, troszeczkę jej się rozmarzy, bo wiecie. To ładnie wygląda. Dobrze, a ja zrobię bazę. Czyli tak, mamy szpinak, bardzo ważny składnik diety sirtuinowej i mamy jarmuż, też bardzo polecany w diecie sirtuinowej. A to ja mam pytanie. Jarmuż tak po prostu na surowo? Bo zazwyczaj mówią, że trzeba smażyć. Można? Tak? Można. Wiesz co, ja jestem takiego zdania. Mamy początek jesieni, ten jarmuż jeszcze jest fajny, nie jest łykowaty. Ja oczywiście, zobacz, nie mam tych wszystkich... Widzę. Troszeczkę oczyszczony. Tak, gałązek, więc póki mamy świeży jarmuż, robimy świeży jarmuż. Jak już będzie koniec zimy i ten jarmuż naprawdę będzie taki zmęczony życiem, to go wtedy smażę. Okay. Pewnie, ja to mam taką przypadłość, że nawet takiej czy od rukoli te ogonki obcinam, ale no to jest krzywienie. Ty masz przypadłość, ja wiem, jak wchodzi się do domu Natalii, to od razu widać, że jest ta przypadłość. Jest czysto jak, wiecie, w bez przesady, bez przesady. Mamy bazę zieloną. Jeżeli macie tylko szpinak, dajcie tylko szpinak, jeżeli macie tylko jarmuż, dajcie tylko jarmuż. Ważna taka informacja z ciekawostek, to im bardziej nasycone składniki witaminami, minerałami, tym mniej się nam chce słodkiego. A to jest ważne na diecie niskiej IG. Oj, tak. I niski, i low carb też stosujemy produkty, które i obniżają nam poziom cukru i które tego cukru nie mają. Czyli na przykład możemy też dodać natkę pietruszki, jak któraś dziewczyna lubi, tak. A nie lubi jarmużu, tak? Oczywiście, natka pietruszki, będzie więcej żelaza, natomiast jarmuż ma dużo więcej witaminy K i innych składników. Rozrzucam? Rozrzucasz. Co to są te sirtuiny? Te z Was, które oglądały mój poprzedni kanał, aczkolwiek już teraz zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Tylko kanału. Jeżeli macie konto na Gmailu, to klikacie w ten dzwoneczek u góry i będą powiadomienia. Ci z Was, którzy nadal nie wiedzą, co to te sirtuiny są, otóż naukowcy już w latach 70. Zauważyli, że istnieją substancje, które aktywują geny, i to są te sirtuiny, które aktywują geny, które mają wpływ na zdolności regeneracyjne organizmu, tym samym na tak zwany taki aspekt, powiedzmy, młodości, tak? Bo im bardziej jędrności, im bardziej jesteśmy zregenerowani, im szybciej ta detoksykacja się odbywa, tym lepiej po prostu wyglądamy. I także te sirtuiny aktywują geny odpowiedzialne za metabolizm, czyli im więcej sirtuin, tym szybciej działa nasz metabolizm. I spektakularnej, że tak powiem, metamorfozy dokonała Adele, która była na tej diecie i myślę, że nadal jest, bo nadal dobrze wygląda. Młodziej, szczuplej. Tak. Ja kocham dietę sirtuinową i ja tą dietę stosowałam intuicyjnie od dawna.
nie mogę się skupić na obieraniu awokado, bo myślę o tym. Więc dietę sirtuinową kocham, dietę low carb też uwielbiam, ponieważ nie chce się w tej diecie słodkiego. Oj tak, Natalia... ja byłam część ciąży na tej diecie i muszę powiedzieć, że jak w pewnym momencie, no już święta, te ciasto wjechało, to stwierdziłam, że było tak słodkie, że się nie dało go zjeść, chociaż się okazało, że wcale nie. Ćwiarteczki? Ćwiarteczki. A może najpierw pomidorka? A oczywiście. Żeby tak piętkerkami będzie nam łatwiej. Ale też jak do sałatki. Jak do sałatki. Wolę się upewnić, żeby tak. Generalnie wiecie, z takimi przepisami to jest o tyle fajnie, że jeżeli wiemy, jakich składników użyć, to ile damy, co pierwsze nie ma znaczenia. Sos sprawi, że będzie smakowało. Ja powiem tylko jedno. U nas na tej diecie byli nawet panowie. Tak. I wysyłali nam zdjęcia. Jak schudli. Tak. Ale najbardziej to, co ich zadziwiło, zwłaszcza ich żony, że ta skóra po schudnięciu była bardziej elastyczna, bardziej ujędrniona, tak. Więc nie bójcie się, zróbcie sobie nawet na jakiś czas, to tylko samo zdrowie, taki mały detoksik, dietę sirtuinową na tydzień, na dwa tygodnie dietę low carb i zobaczycie, tak, jak efekt. Nasze kubki smakowe też są bardziej wrażliwe, jak wyczuwają inaczej smaki. To no i przede wszystkim jest... energia, tak? To ja zawsze powtarzam, że dieta dietą, ale dobrze zbilansowana dieta to jest sukces takiego poczucia szczęścia, energii, że nam się chce kreatywności, bo panowie bardzo często podkreślali, że w pracy im dużo łatwiej szukać jakichś rozwiązań, są bardziej energiczni, to jest tak. Plus. No my wyglądamy dużo ładniej, co dla nas się liczy. Bo fajnie mieć ładną skórę i zawsze powtarzam, zdrowe jest ładne. Ja na tym kanale generalnie jestem znana z tego, że brzydko kroję, bo ja się tak śpieszę, żeby zjeść, że kroję byle jak, ale dzisiaj, wiesz, dzisiaj się staram. No zobacz, ja nawet jajeczko się staram na ileś części. Bardzo dobrze, jajeczko jest ekologiczne. No bo podobno najpierw jemy oczami, a potem dopiero nasze kubki smakowe, mózg, docierają smaki i tak dalej, więc... To jest świetne śniadanie. Na start dla całej rodziny, ewentualnie też kolacja. Kolacja, tak. I jeżeli jest lato, to obiad perfekcyjny. Ja mam jeszcze dzisiaj tuńczyka tu. I to jest tuńczyk z... No właśnie, nie z puszeczki, tylko... Nie z puszeczki, ja go kupuję w portugalskim sklepie. Ale jeśli nie macie takiego bardzo dobrego tuńczyka, bo byle jakiego nie ma co kupować, jeżeli nie macie bardzo dobrego tuńczyka, to zachęcam Was do spróbowania tej sałatki z przepyszną sardynką. Wtedy polecam Wam tą sardynkę, to jednak zjeść na obiad albo na śniadanie, bo ona jest mocno, że tak powiem, nasycimy się nią i będziemy długo mogli pracować bez uczucia głodu, a to jest ważne na diecie. Czyli nie na wieczór. Na wieczór nie. Dzisiaj tuńczyk, dosłownie kawałek tego tuńczyka. No pachnie i wygląda super. Tak, dla białka. I czasami rzeczywiście warto w kilka produktów zainwestować lepszej jakości, bo to się odczuje w smakach. Mhm. No dobra, to teraz słuchajcie, odrobina fasolki mung, możemy dodać również czarny ryż. Białego ryżu nie, kasz nie. Ja jestem zaskoczona, bo ja znam fasolę mung z kiełków, tak. Taką białą, a tu jest w wersji nasion. Ugotowanej. Ugotowanej. Mhm. I teraz słuchajcie, ta fasola mung, ona ma bardzo dużo witaminy B, a ponieważ na diecie trochę nam spada nastrój i humor w pierwszej fazie, bo nie mamy słodkiego, bo nie mamy wszystkiego, co lubimy, to ja troszeczkę tej fasolki tutaj dodam. Dobrze. A ja mam pytanie. Tak. A jeżeli ktoś, no jednak... Bagieteczka, pieczywo. Jaki węglowodan na tej diecie jest dopuszczalny? Zaraz Ci pokażę, bo ja akurat jestem na diecie low carb w tym tygodniu u nas. A Ty na jakiej jesteś? Wyboru pewnie, bo Ty to... Wiesz co chcesz. Wiesz co chcesz, Ty to lubisz wybierać. Ja jestem na low carb, bo sobie troszeczkę pojadłam ostatnio, więc muszę ograniczyć. A, to pokażemy dziewczynę, jak wygląda taki standardowy dzień, tak. Jeden z na diecie low carb. Tak, co i tam znajdziecie? Jest odrobina pieczywa i tam jest, tylko jest ziarenkowe, takie bezpszeniczne i jest troszeczkę kaszy, więc to nie jest tak, że w ogóle nie tykamy się węglowodanów. Musimy wybierać węglowodany, o niskim indeksie glikemicznym i dodawać ich dosłownie troszkę, bo jednak nasz mózg trochę tych węglowodanów potrzebuje. Ale zobacz, ile tej fasolki jest. Tylko żeby nakarmić mózg, tylko żeby dodać sobie witaminy Co B. Co my tu jeszcze mamy? Orzeszki pini. To ja tak troszeczkę. Zdrowe tłuszcze jak najbardziej. Troszkę sirtuinowych kaparów. I Natka, jakbyś jeszcze dodała trochę listków selera. Dobrze. Bo to będzie akurat mnóstwo sirtuin, a ja zrobię szybciutko sos.
To tak, potrzebuję sok z cytryny, ale to później. Zaczynam zawsze moje winegrety od musztardy. Dzisiaj u mnie musztarda francuska, widać całą... A jaka byś inna? Całą gorczycę, widać sirtuinowy składnik. No i teraz, Natalka, zachęcę Cię do jednej rzeczy. A, bo tutaj mam, tu. No, nasza Agusia, to wiemy, jest królową łączenia smaków niestandardowych. A, ja jeszcze, kochana, coś tu. Wymiatają. Poczekaj, ja tutaj dołożę. Czy ty jakiś syrop wyciągnął? Nie, olej. Olej z dorsza o smaku cytryny. Daj pomachać. Który jest najbogatszy w omegę. Sama cytryna. W omegę 3 na rynku. Dobrze. Więc, kochana. Omega 3 likwiduje stany zapalne. Bardzo dużo dziewczyn jest na Hashimoto diecie i to jest też zatem bardzo dobry sos dla Hashimotek. Ja tu widzę jeszcze peski dyni, to też jeszcze tak. Sypne. O Jezus. Moje kubki smakowe już wariują, jak widzę, co tu będzie. Tak, i tutaj sobie teraz, ja sobie w tym naczynku robię, bo zobacz, elegancko mi spłynie sok z cytryny. I troszeczkę sirtuinowych dodatków. W postaci chili. Już tu chili nie damy, damy do sosu i odrobinkę miodu od twojej cioci, chyba czy wujka z pasieka. Tak, wujka. I będzie pytanie, która pasieka? Będziesz musiała dać link. Wyślę, najlepsza. Zostawimy. Prawdziwe miody. Tak, miodów to u mnie jest full, właśnie dzięki wujkowi, Natalii. I mieszamy. I mieszamy. Czyli tak naprawdę polewamy. I jesteśmy już gotowe. Tak, a dałabyś mi troszeczkę soli? Tu? Tu. Już tu posolimy. Bo wiesz, kapary są słone, już tam nie chcę solić. Pieprzu też? Poproszę. No dobrze. Czekajcie, ja muszę oczywiście spróbować tylko... Nikt nie podejrzewa obecności omegi. A wszyscy się boją. No tak, no bo to jest taki smak, że ryba, że się odbija i tak dalej. Ale są, takie obrzydlistwa, spróbuj to. Dobrze. Cytrynka? Oj, no przede wszystkim. No. Troszeczkę miodu i musztardy. W ogóle nie czuć, rzeczywiście podpisuje się. No. Polej ty, bo ty się, wiesz, zawsze tutaj rozczulasz nad tymi estetycznymi aspektami. Dziewczyny, to jest niby prosta sałatka, ale zapach już tak, że moje kubki smakowe wariują. Pokaż, matka, te nasze dania. A właśnie, obiecałyśmy dziewczynom, że mamy pokazać nasze dania. Poczekaj. Zaraz sobie spróbujemy, ale pokażmy najpierw. Tak. 1500 ja mam dietę, więc zobaczycie, ile to jest jedzenia w 1500. Warto sobie zrobić, dziewczyny, print screen takiej objętości na talerzu, bo też wasze... Częste pytanie, ile? O, a ja jeszcze dodam jedną rzecz. No. Jak ktoś dba o naszą ziemię, to idziemy z duchem ekologii, opakowania eko. Tak. Folia do plastiku to do bio i słoiki do przetworów na przykład. Bardzo ważne, folia do plastiku. Tak. Czyli co mamy? Zaczynamy od śniadania low carb. I właśnie mamy co? Odrobinka pieczywa w ziarenkach. Mamy jajka, mamy słonecznik, mamy pomidor, rzodkiewka. O. Awokado? Awokado. A. W sosie. O, tu mnie zaskoczyła nasza kuchnia, żeby nic się miało, żeby tak. Było. I sobie ładnie polejemy. Wyglądało jak tak. Jak... No i co? I teraz ja nie wiem, którą sałatkę będę miała jeść. Z naszą na razie tutaj spróbujesz. Szot codziennie inny. Tu mamy korzenie pietruszki, pomarańcza, cytryna, imbir, oliwa z oliwek. Często pytają nas klienci, kiedy ten szot pić. Można nadczo rano, można w ciągu dnia. Tak naprawdę ja to jest dowolność. Ja też piję zawsze nadczo rano. Nie wiem, wydaje mi się, że te składniki lepiej będą się wchłaniały. Czyli mamy szocik, mamy śniadanko pierwsze. Śniadanie drugie. I co tu mamy? Oh my god, pasta stronga. Z kopertkiem. Nie powiem skąd, bo nas obserwuje konkurencja, ale Pstrąg Bio Eko. Oj, uwierzcie mi, że ten Pstrąg jest z bardzo dobrej hodowli bio. O Jezu, uwielbiam tą pastę z Pstrąga, nie? No tak. I teraz zobaczcie, danie low carb. Ile jest warzyw, tak? To jest klucz. Dużo warzyw, żeby obniżyć indeks glikemiczny. Chyba by... Marionek lubi Pstrąga.
Dobra, czyli mamy dwa śniadanka. Lecisz dalej. Obiad. Jest kasza gryczana. Tak. Jest sróweczka. Ale zobacz ile tej kaszy. Troszeczkę. Troszeczkę. Ale dużo jest mięsa. Tak, mamy tutaj polędwiczkę, mamy przepyszną surówkę już bez majonezu. A w tym sosie co mamy? No jest natka pietruszki. Tak, i są grzyby. Tak, dobrze. I ostatnia rzecz, kolacja. Tak. Oczywiście sosik osobno. I mamy mozzarellkę, mamy winogrona, bakłażan, winegret malinowy. Oj, tak. To jest... Przepyszny winegret malinowy. Tak. I zobaczcie, objętościowo... O, ale jest pieczywko. Jest odrobina pieczywka i dlatego ja cały czas ciemnego. O tym mówię. Pokażę. U nas to jest jaglane, wiesz, bo my tutaj akurat zrobiliśmy jaglane. Jeszcze nie powiedziałyśmy o zupie. No tak. Krem z warzyw z pieczoną gruszką. Ale zobaczcie, ile to jest jedzenia. 1500 kalorii, nie ma słodyczy, jest niski indeks, objętościowo jest bardzo dużo, ale jest bardzo dużo warzyw, jest troszeczkę węglowodanów i jest dużo białka. Ale ta słodycz na pewno trochę jest w sosie, tak. W jakichś tam elementach, tak naprawdę nawet warzywa i niektóre owoce, tu mamy winogrona, na pewno dają ten słodycz. Jasne winogrona, nie ciemne. Tak. A dlaczego? Bo ciemne mają dużo wyższy indeks glikemiczny. Są słodsze. Tak. Człowiek się uczy całe życie. Troszeczkę jest porzeczki czerwonej, żurawiny, tak, tak troszeczkę wszystkiego, więc no, ja kocham. No, ja też. Dobra, słuchajcie, ale jemy dzisiaj nasze danie. A co? Zróbmy coś dla dziewczyn. Na koniec znamy dziewczyną na tą dietę, na SIRT, na taką, jaką będziecie chciały, żebyście sprawdziły. Tak, kod rabatowy. To teraz to zdecydowała, bo mi nie mówiła o tym. Dobra, to zaraz wymyślimy. Na koniec znamy wymyślimy jaki kod, bo to jest ponad scenariusz, no. Nie wymyślony jest ani nazwa. Spontaniczna trochę. Dobra, słuchajcie, to odkładamy, jemy nasze danie. Tak. No powiem wam, że ta sałatka wygląda prawda? Obłędnie. A Natalka właśnie przyszła po ćwiczeniach. Ja jestem po ćwiczeniach, więc powiem wam, że robiłam to i kubki smakowe, Jak coś się pycha, co? Sos jest kosmiczny. No to czyli wychodzę od Agi, idę do sklepu, robię zakupy i dzisiaj wiem, jaką kolację zrobię moim chłopakom. No, pycha. Uwielbiam. To słuchajcie, macie inspirację, mnóstwo jedzenia, mnóstwo zdrowia, znowu kompletne danie, bo w tym daniu jest wszystko, czego potrzebujemy i idealny balans kaloryczny oraz składnikowy. I smakowy. I smakowy. No właśnie, czego chcieć więcej? Ja chcę od Was subskrypcji, chcę pod filmem Waszych komentarzy, z jakich diet jeszcze chcielibyście zrobić dania. Życzę Wam fantastycznej jesieni, fantastycznej zimy, bo na wiosnę to tu będzie się działo. Oj, będzie wybuch, a kod obiecany będzie w opisie filmu. O, właśnie, kod w opisie filmu. Oglądajcie do końca, wszystkie linki do pasieki, do Megi, wszystko będzie. Wszystko wpiszemy. Tak, wszystko wpiszemy. Żegnamy się. Bye. Moc witamin. Moc witamin, tak, i zdrówka, hej. Jeżeli szukacie inspiracji do innego przepisu, zapraszamy tutaj. Do naszej rozmowy może o diecie dla mam. Low carb, tak. Nie, dla mam. Ale tam też było low carb. A tak, faktycznie, dla mam i dla low carb proof.